Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. W tej lekcji przeprowadzę Cię przez proces publikowania naszego produktu na macą KDP. Dla testu wybrałem produkt prosty Activity Book, dokładnie Dot Markers, ponieważ jest to dość popularna nisza w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Pokażę jak krok po kroku publikuję taki produkt i zatrzymam się na tych najważniejszych kwestiach. Opowiem również, jakie błędy możemy uniknąć i w jaki sposób, więc zachęcam do obejrzenia tej lekcji do samego końca. Dobrze, mamy tutaj do wyboru trzy formaty e-booka, paperbacka oraz hardcover hardcover, czyli twardą okładkę produkt w twardej okładce. Natomiast najbardziej popularny, najbardziej dochodowy, najczęściej to jest paperback, więc wybierzemy sobie ten produkt. Klikamy Create Paperback. I cóż, zaczynamy. Pierwszą opcją, jaką musimy wybrać, to jest właśnie język, w jakim napisaliśmy, stworzyliśmy nasz produkt, naszą okładkę czy wnętrze. W tym wypadku jest to produkt anglojęzyczny. Ja już sobie tutaj przygotowałem tytuł. Wklejamy tutaj tytuł oraz podtytuł to jest bardzo ważne. Te elementy już tutaj wkleiłem. Miałem wcześniej przygotowane słowa kluczowe, sobie wyselekcjonowałem właśnie pod ten tytuł oraz podtytuł. Oczywiście robimy to dla testu, więc tutaj możemy ten tytuł poprawić. Pewnie bym dopisał grupę docelową. Dla jakiej tworzy ten produkt, tak? czyli for kids, to byłby zakres wieku, tak? żeby bardzo dobrze sprecyzować sobie tę grupę odbiorców. Natomiast to, to jest ważne. Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie wytycznych Amazona dotyczących treści, to, to jest oczywiste. I tytuły są najczęściej używanym atrybutem do wyszukiwania. Tak? Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy odpowiednio skonstruowali tytuł i podtytuł, ponieważ to są nasze najważniejsze słowa kluczowe. Za chwilę przejdziemy do słów kluczowych i rozszerzę ten temat. Natomiast naprawdę jest to ważne, żebyśmy tutaj odpowiednio sobie wyselekcjonowali te słowa. Zobaczcie tutaj, na przykład mam pierwszą grupę odbiorców, drugą grupę, trzecią grupę, czwartą grupę i piątą grupę odbiorców, która de facto to jest jedna i ta sama grupa. Natomiast klienci bardzo różni mogą szukać tych produktów, dlatego to jest tak ważne, żeby uzupełnić właśnie w tutaj podtytule te kilka słów, kilka fraz, które określają tą grupę docelową, żeby produkt był widoczniejszy dla większej liczby potencjalnych klientów. Jak samo jedni klienci mogą wpisywać dino, dinozaur, inni mogą wpisywać dino, dlatego właśnie tak ten tytuł, podtytuł jest skonstruowany, to są tylko przykłady, ale jakby bardzo ważne jest to, żeby skupić się na tym, żeby znaleźć w tytule i podtytule jak najwięcej dróg dla klienta, dla naszego produktu. Okej, okay. Tutaj możemy stworzyć sobie serię naszego produktu, natomiast na samym wstępie tego nie będziemy robić. W każdym momencie możemy stworzyć sobie taką serię, dodać taką serię po opublikowaniu naszego produktu, więc jakby nie jest to konieczne na ten moment. Dopiero gdy opublikujemy całą serię, wtedy tworzę taką serię dla danego rodzaju produktu. Tutaj numer edycji naszego produktu to jest pole również opcjonalne, więc tego tutaj nie wybieramy. Autor, Imię autora. Możemy publikować pod swoim imieniem i nazwiskiem. Natomiast, natomiast też jest bardzo ważne to, że możemy publikować pod pseudonimem, i do tego bym zachęcał. Co jest bardzo istotne również, sprawdźcie sobie, jak już wymyślicie swoją markę, swój brand, swojego autora, czyli nie ma już takiego autora na Amazonie. Po prostu wejdźcie na Amazona i wpiszcie. Daną nazwę swojego autora, pod którym chcecie publikować produkty, to jest bardzo ważne, żeby nie powielić nazwy autora z autorem, który już istnieje, tak? bo to może w prosty sposób spowodować blokadę naszych produktów czy też konta. Tutaj możemy wpisać współautora czy ilustratora, jeżeli mamy, czy translatora, tak, osobę, która tłumaczy nasz produkt. Tak naprawdę możemy wpisać tutaj swoją drugą markę, swój drugi brand, jeżeli chcemy zwiększyć jego widoczność. To też jest ciekawa opcja. Natomiast na samym początku, na samym wstępie absolutnie nie musimy tutaj dodawać współautora, to jest tylko opcja. Kolejnym ważnym elementem jest to, żeby wpisać opis naszego produktu. Opis powinien przedstawiać i zachęcać do zakupu naszego produktu. Już taki opis sobie tutaj przygotowałem. I tutaj kilka ważnych rzeczy, tak? Wam powiem, tutaj się na chwilę zatrzymamy. Przede wszystkim, taki jeden tip, mała podpowiedź dla Was. Zawsze w podtytule produktu powielam nazwę produktu. To jest istotne ze względu na pozycjonowanie, indeksowanie naszego produktu. Chodzi tutaj o algorytmy. Jeżeli nasz tytuł będzie na układce, w tytule, w opisie, kilkukrotnie ta fraza się pojawi. Właśnie tutaj w procesie naszego publikowania produktu, to Amazon będzie lepiej pozycjonował taki produkt, ponieważ uzna, że rzeczywiście ta fraza jest bardzo ważna i spójna z tym produktem. To tak samo gdybyśmy próbowali pozycjonować strony stworzone na WordPressie, jakieś blogi, tak, artykuły tam również bardzo ważne jest to, żeby odpowiednie nagłówki, frazy powtarzać, żeby lepiej się indeksowały i bardzo podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o Amazona. Ponieważ Amazon KDP to jest właśnie taka podstawa biznesu online, wiele zasad jest bardzo podobnych albo identycznych na różnych płaszczyznach biznesu online. Jeśli chodzi o sam opis, to w innej lekcji podałem taki schemat składający się z pięciu elementów, co powinien zawierać bardzo dobry opis po to, żeby przyciągał uwagę klienta i konwertował, czyli generował nam sprzedaż. Natomiast Tutaj jeszcze sobie to możemy o, delikatnie w ten sposób zrobić, ale na pewno tutaj przyciągamy uwagę, przedstawiamy, czym jest nasz produkt, dla kogo jest, jakie korzyści są dla potencjalnych odbiorców właśnie z zakupu takiego produktu. Jakieś szczegóły produktu, wielkość, ilość stron, w tym wypadku do kolorowania, tak czy tymi markerami jaka jest okładka, jakby kilka takich podstawowych informacji jest tutaj również zawarta, to jest bardzo ważna kwestia, czyli to są te korzyści dla tych dzieci, tu oczywiście dziś potwierdzenie, że jest to świetny prezent na urodziny, na wakacje, na święta, jakby bardzo różnie sobie możemy tą formę tutaj dobierać, oczywiście te rzeczy dobieramy do produktów, jakie tworzymy do grupy odbiorców i kolejna istotna rzecz, czyli wezwanie do działania, kliknij by now, kup teraz. Tutaj chodzi o to, żeby zwiększyć tą konwersję sprzedaży, żeby klienci nie wychodzili z naszego produktu, nie szukali innych produktów. Jeżeli będziemy rzeczywiście bardzo dobrze konwertowali w sprzedaż, to naprawdę ten produkt nasz będzie się zdecydowanie lepiej pozycjonował od produktów konkurencji. Jeżeli chodzi o opis, to są takie najważniejsze elementy, które tutaj chciałem Wam powiedzieć. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo istotne jest to, żeby rzeczywiście odpowiednio sformatować ten tekst. Można go jeszcze dopieścić. To jest wersja trochę robocza, żeby wam pokazać, w jaki sposób publikuję. Natomiast rzeczywiście pogrubiam najważniejsze rzeczy, żeby ułatwić nawigację tym potencjalnym klientom, żeby zachęcić ich do zatrzymania się i przeczytania kilku najważniejszych fraz czy zdań. Tak, równie dobrze to powinniśmy sobie być może czy pogrubić, czy podkreślić, bo to jest dla nas również istotne, to są tego typu kwestie. Natomiast nie róbmy czegoś takiego, że mamy lity tekst, który zawiera 2-3 tysiące słów, bo nikt tego nie przeczyta. Jeżeli sobie ładnie to sformatujemy, podzielamy różne sekcje, to że zdecydowanie więcej osób przeczyta i będzie zainteresowany zakupem takiego produktu. To jest bardzo istotne. Następnie potwierdzamy nasze prawa autorskie do naszego produktu, i tutaj jest takie pytanie: tak naprawdę, czy ten produkt jest dla osób pełnoletnich, czy nie? Czy zawiera treści seksualne, jakieś grafiki? Tutaj oczywiście jest to produkt dla dzieci, więc takich treści nie mamy. I następnie wybieramy opcjonalnie grupę odbiorców, zakres wieku, dla jakich odbiorców taki produkt tworzymy. Tutaj ten zakres to jest od 4 do 8 lat. Choć możemy celować pewnie od 3 do 9, 10, w zależności jaki produkt dokładnie tworzymy i ile szczegółów dajemy w takim produkcie. Tutaj wybieramy rynek podstawowy, czyli publikując, wybieramy rynek, na którym szacujemy, że będzie najwięcej sprzedaży. To jest produkt docelowo na rynek amerykański, ten największy, najbogatszy, więc wybieram Amazon.com. Następnie powinniśmy wybrać trzy kategorie. Czy do trzech kategorii, i te kategorie zawsze możemy sobie w każdym momencie zmienić, poprawić, więc tak naprawdę aż takiej dużej wagi tutaj nie przykuwam na samym początku, ponieważ, tak jak mówię, to zawsze można zmienić. Tutaj wybieram jedną kategorię, możemy szukać dodatkowe kategorie, natomiast, żeby nie przedłużać, tutaj wybrałem jedną. Kategorie. Co istotne, wybierajmy takie kategorie, które rzeczywiście będą nawiązywały do naszego produktu. Tutaj bardzo fajnie jest sprecyzowana ta kategoria, czyli książka jest to dla dzieci, o, o zwierzętach, o dinozaurach. Więc ta kategoria idealnie pasuje pod mój produkt, więc dlatego ją tutaj wybrałem. Pewnie. Musiałbym chwilę dłużej poszukać dodatkowe dwie kategorie i zawsze to robię. Zawsze wybieram trzy kategorie, żeby znów zwiększyć widoczność mojego produktu. Natomiast dla przykładu, żeby tutaj nie przedłużać, wybieram tylko tą jedną kategorię. Następnie mamy tutaj dwa czeki do odznaczenia. Natomiast już mówię o co tutaj chodzi. Pierwsza rzecz, zaznaczamy, czy nasz produkt, który publikujemy, czy to jest low content, czyli czy to jest produkt, w którym strony są identyczne, powtarzające się. W tym przypadku nie, każda strona jest inna. Takimi przykładami produktów low content są właśnie zeszyty, planery, tego rodzaju rzeczy. Tutaj oczywiście mamy jeszcze gdzieś dodatkowe objaśnienie i zaznaczamy, czy to jest large print book, czyli czy tutaj jest czcionka zawarta większa niż 16. W tym przypadku nie, choć gdybym dał więcej tekstu, gdyby ten tekst był rzeczywiście tutaj tworzony dodatkowo wewnątrz, a tego nie zrobiłem. A gdybym pewnie rozmiicał jakieś ciekawostki o dinozaurach, bo też można byłoby tak sobie wyróżnić ten produkt, to być może miałbym tutaj rzeczywiście czcionkę 16, 18, 20 gdzieś w tych rozmiarach i mógłbym tą opcję sobie zaznaczyć. Natomiast tego w tej chwili nie robię i słuchajcie, dochodzimy do kolejnego etapu, do kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Czyli do słów kluczowych. Zanim przejdziemy jednak do tych słów kluczowych, które będziemy wpisywać, chciałbym opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli o słowach kluczowych, które powinniśmy unikać, których nie możemy tutaj wpisywać. A więc, tak, nie możemy i powinniśmy unikać informacji zawartych w metadanych naszego produktu, naszej książki, czyli słów, które są podane w tytule, podtytule, czy też nazwy autora, czy też nazwy kategorii. Więc, jeżeli mamy. Uzupełniony tytuł i podtytuł, tutaj zobaczmy sobie, to tych słów kluczowych nie możemy używać w siedmiu boksach. Takie są wytyczne Amazona, więc jakby to jest bardzo, bardzo istotne. Tak, nie powtarzamy tych słów kluczowych. Słowa wymienione w kategoriach, które powiedziałem. Subiektywne stwierdzenia o jakości, na przykład produkt jest najlepszy, top. Takich rzeczy nie możemy tutaj, takich słów nie możemy tutaj wpisywać, ponieważ to byłoby mylące dla klienta, czy może być mylące dla klienta, to jest nasze, nasze subiektywne spojrzenie na produkt. Bardzo często dostaje pytanie, czy piszemy z dużej, czy z małej, drukowanymi przecinki, dodajemy. Jakiś znaki interpunkcyjne inne, jak, jak to w ogóle tutaj wpisujemy? Więc tak. Przede wszystkim nie robimy żadnych znaków interpunkcji, wielkich liter i liczby mnogi. Jeżeli mamy słowo dinozaur, to Amazon również nasze nas na słowo w liczby mnogi, czyli dinosaurs Wpisujemy z małej litery, bez żadnych przecinków. Jakby tekst, tylko oddzielamy spacją, więc w taki sposób to robimy i nie możemy oczywiście tutaj zawierać słów kluczowych, które wprowadzają w błąd, na przykład nazwy autora, który najlepiej się sprzedaje w, w danej kategorii, bo chcemy się po, pozycjonować pod jego produktami. Nie możemy czegoś takiego robić, nie możemy wprowadzać w błąd. Więc jeżeli naklejki są bardzo popularne, i też w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych niesamowicie tak, to nie możemy wpisywać sobie tutaj słowa sticker czy stickers, ponieważ nie tworzymy naklejek tylko produkt papierowy. tak, Tutaj nie mamy możliwości tworzenia takich produktów, więc nie mylmy klientów. To jest bardzo ważne. Jeżeli robimy dot markers, to nie powinniśmy wpisywać, że jest to wycinanka, ponieważ to bardzo gdzieś też negatywnie może wpłynąć na pozycjonowanie naszego produktu, bo a algorytm też po prostu z jednej strony negatywnie to odczyta, z drugiej strony może się troszeczkę pogubić. Oczywiście nie możemy tutaj wpisywać nazw programów Amazona, tak jak Kindle Ultimate czy KDP Select, nie możemy tutaj żadnych tagów HTML wpisywać, więc jeżeli chodzi o to, czego nie możemy, to tak z grubsza Wam tutaj powiedziałem, w innych lekcjach dotyczących słów kluczowych to też ten aspekt rozwijam na bardzo szczegółowe elementy. OK. I teraz tak, zobaczcie, ja wybrałem sobie 500 fraz tak naprawdę. Których, zobaczcie, tu mamy 518 fraz, natomiast a zobaczcie, tu bardzo dużo tych fraz dotyczy właśnie dot markers, coloring book i tego rodzaju są to właśnie frazy. I tak naprawdę jak sobie potem wrzucimy to w film ten we Frankensteina, to pozostaje nam tyle słów kluczowych, które powinniśmy dziś ująć właśnie w tych siedmiu boksach. Czyli bardzo niewiele z tego tutaj nam zostaje. Ok, ja mniej więcej tak tutaj sobie to podzielę, więc nawet jakiś box może mi tutaj zostać wolny. Ok, wkleiłem te siedem czy sześć boksów. Natomiast mówię, tutaj robimy publikację taką testową. Gdybym rzeczywiście publikował ten produkt, tutaj bardziej bym się skupił na tych słowach kluczowych, poszukałbym głębiej jeszcze dodatkowych słów kluczowych. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tworząc właśnie tak ten tytuł po tytuł, ja tu jestem w stanie wypozycjonować ją na tak naprawdę kilkaset słów kluczowych, ponieważ Amazon bardzo będzie dobierał, miksował te słowa kluczowe, które są tutaj ujęte w tytule, podtytule, tak, czyli to by, może być jedna fraza dot markers activity book for kids, może być um, for boys, for girls, tak, tu już mamy trzy frazy, for toddlers, czwarta fraza i tak dalej, więc jakby tych fraz jest bardzo dużo, zobaczcie sobie te frazy, które tutaj wybrałem, coloring dot book, zobaczcie, to są bardzo podobne frazy, dot coloring book for kids, Dinosaur coloring activity book dot it dinosaur dot marker books for kids ages 4 eight więc dot markers activity book Easter i tak dalej więc zobaczcie jakby bardzo dużo tych słów tych fraz właśnie nawiązuje do kolorowanych a przede wszystkim do dot markers i tutaj one się naprawdę niewiele różnią dlatego tutaj jest tak dużo słów kluczowych natomiast jak usuniemy słowa kluczowe które Znajdują się w tytule oraz podtytule i zachowamy tą zasadę, o której mówi Amazon, czyli to, że nie możemy powielać słów kluczowych, to tak naprawdę zostaje nam bardzo niewiele słów kluczowych do wpisania tutaj w te 7 boksów. Oczywiście można poszukać jakichś fraz, które byśmy tutaj wpisali. Zazwyczaj wpisuję sobie w ten sposób, że dobieram trzy frazy, takie gotowe, długie, na przykład. Zobaczymy sobie coś takiego, tak? Natomiast to, to jest fraza, która znów jest w tytule, pod tytule, więc bez sensu, żebym ją tutaj wpisywał, bo i tak już będziemy zaindeksowani na taką frazę. Ok, przejdźmy do kolejnego etapu, jakim jest wybranie daty publikacji naszego produktu. I zobaczcie, tutaj mamy dwa moduły. Pierwszy moduł dotyczy tego, tej pierwotnej daty publikacji naszego produktu. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli na przykład na naszym sklepie internetowym Poza Amazonem stworzyliśmy i opublikowaliśmy ten produkt rok temu, to powinniśmy tutaj wpisać tą datę pierwotną publikacji naszego produktu. Zobaczcie, tutaj możemy wybrać tylko datę wsteczną. Tak? Natomiast jeżeli tworzymy, a 99% z nas właśnie tworzy produkty z myślą o publikacji takiej pierwotnej na Amazonie, to wybieramy tą pierwszą rzecz, pierwszą opcję. I tutaj następnie wybieramy, czy nasz produkt ma by zostać opublikowany natychmiast po weryfikacji i zatwierdzeniu go przez Amazona, tak? czyli tutaj w tych 72 godzinach, ponieważ tyle ma czasu Amazon, choć doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że w tych gorących okresach przedświątecznych ten czas czasami się wydłuża nawet do tygodnia lub dłużej. Więc to jest ta pierwsza rzecz, jeżeli chcemy, żeby po weryfikacji nasz produkt został od razu, Wstawiony na Amazona, zaindeksowany i wypozycjonowany, to wybieramy również tą pierwszą opcję. Jeżeli jednak chcemy z jakichś przyczyn zaplanować publikację, to możemy tą datę publikacji zaplanować na 3 miesiące do przodu. Kiedy warto skorzystać z takiej opcji? Chociażby wtedy, kiedy publikujemy produkty sezonowe. Jeżeli gdzieś w kwietniu mamy święta. Wielkanocy i tworzymy już w styczniu produkt właśnie z myślą o świętach Wielkanocnych, to tak naprawdę nie musimy w styczniu go tutaj publikować, kiedy jest bardzo małe czy znikłe zainteresowanie tym tematem, a już możemy sobie, nie wiem, po walentynkach czy po Dniu Kobiet opublikować taki produkt. Natomiast, jeżeli chcemy opublikować produkt od razu, to wybieramy również pierwszą opcję, zapisujemy i przechodzimy do kolejnego etapu. OK, tutaj wybieramy sobie numer ISBN dla naszego produktu. Amazon dostarcza nam zupełnie darmowo, bezpłatnie numer ISBN dla naszego produktu. Tu zobaczcie, już mamy numer ISBN dla naszego produktu dodany. Jeżeli mamy własny numer ISBN, to możemy również go tutaj wpisać. I następnym etapem już jest dobór rodzaju dokładnego produktu, jaki chcemy opublikować, czyli wybieramy sobie. Kolor druku, kolor wnętrza naszego produktu, kolor papieru. Najczęściej spotykane produkty paperback na Amazonie to są właśnie produkty czarno-białe, stworzone na białym, cienkim papierze. Tutaj zobaczcie, mam się od 74 do 90 g. Jeżeli chcecie stworzyć produkty kolorowe, to tutaj dla Was taka ma podpowiedź: zwróćcie uwagę na ilość stron, jaką ma Wasza konkurencja, bo bardzo często będą te produkty. Miały 24-30 stron, grali znacznie mniej niż te produkty czarno-białe, właśnie ze względu na to, żeby zmniejszyć ten koszt druku ym, i zwiększyć rentowność danej publikacji. Ok, wybieram tutaj produkt czarno-biały na białym papierze. Następnie wybieramy to, co jest bardzo istotne, to wybieramy tutaj właśnie rozmiar naszego produktu. Ja stworzyłem produkt, który jest w formacie kwadratowym 85 na 85 incza. Cala, czyli 21 cm na 21 cm, i to jest forma bleed. Co to jest bleed oraz no bleed? Już wam pokazuję, co to jest. To jest właśnie ta różnica. Po lewej stronie tutaj mamy opcję no bleed, po prawej stronie bleed, czyli czy strona ma być zadrukowana do samego końca, do samej krawędzi. Tutaj również to bardzo dobrze widać. Czy jednak tutaj mamy pewne marginesy z każdej strony ujęte. Jeżeli mamy takie marginesy i białą przestrzeń dookoła naszego wnętrza, to wtedy wybieramy właśnie ten no bleed. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nasz produkt miał tło na przykład na całą stronę, czy jakąś grafikę dajemy od krawędzi do krawędzi, wtedy właśnie wybieramy bleed. To jest bardzo istotne. Wtedy gdzieś dodajemy sobie Delikatnie właśnie te spady drukarskie po to, żeby ładnie ten druk tutaj nam się dociął. I następnie wybieramy sobie, czy nasza okładka będzie matowa, czy błyszcząca. Tutaj wybieram okładkę błyszczącą, zazwyczaj tworząc produkty dla dzieci. Właśnie wybieram tą okładkę. Następnie tutaj wczytujemy nasz produkt, nasz projekt. Zobaczcie, ja tutaj przygotowałem taki bardzo prosty dot markers. Okładka wygląda mniej więcej w ten sposób. Bardzo prosty produkt, jego już tutaj wczytam do Amazon'a. OK, tutaj już nam manuskrypt, czyli wnętrz naszego produktu, oraz okładkę się zaczytała, wczytała do Amazonu KDP. Więc następnie tutaj mamy jeszcze jedną ważną kwestię. Wybieramy, jakby naszym obowiązkiem jest tutaj to, żeby zaznaczyć, czy korzystaliśmy ze sztucznej inteligencji, czy tekst był generowany przez sztuczną inteligencję grafika, czy translator, czyli czy gdzieś tłumaczyliśmy za pomocą sztucznej inteligencji te, nasz tekst. Ja tutaj skorzystałem tylko z, ze sztucznej inteligencji, do tego, żeby wygenerowała mi opis naszego produktu. I zobaczcie, tutaj mamy cztery opcje, niektóre sekcje z minimalną redakcją lub bez niej, niektóre sekcje z obszerną redakcją, dodatkowa praca z minimalną redakcją lub bez niej. Niezbędna praca z obszerną redakcją. Zaznaczę. To Tą pierwszą rzecz, czyli niektóre sekcje z minimalną redakcją lub bez niej. Minimalnie skorygowałem właśnie opis. To jest chat GPT. OK. Tutaj możemy wpisać więcej aplikacji, jeśli korzystamy. Tutaj do tworzenia grafik oraz do tłumaczeń nie korzystałem w żadnym stopniu. Następnie klikamy Launch Preview, czyli podgląd naszego produktu. Dobrze, już tam się tutaj wczytuje podgląd naszego produktu. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda. OK, tutaj delikatnie wychodzi mi tekst poza tą linię przerwaną. Można tą okładkę oczywiście poprawić. Tutaj wygląda wszystko dobrze. Tutaj również jest OK. mi jedną rzecz bym poprawił. Natomiast dla testów, żeby nie przedłużać, nie będę teraz tego robił. Jeszcze jedna istotna informacja dla Was. Miejsce na kod kreskowy powinno być puste. Nie powinniśmy gdzieś dawać grafik, właśnie w miejscu kodu EAN. Takie są również wytyczne Amazona. I jeżeli się pytacie, jeśli zastanawiacie, jaki tutaj rozmiar dokładnie takiej układki stworzyłem, to z pomocą przychodzi dla Was taki kalkulator na stronie Amazonu KDP. To jest paperback, produkt czarno-biały, papier jest biały, od lewej do prawej strony, inche. Mnie tutaj interesują 8,5 na 8,5 incza, 98 stron, tak to jest, dość obszerny, to jest dość obszerny produkt. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie rozmiary, tutaj jest full cover, tak? Czyli mamy idealnie rozmiar naszego produktu, rozmiar grzbietu, gdzie jest rozmieszczenie, właśnie kodu EAN, to wszystko tutaj mamy. I to, co jest jeszcze dla nas bardzo ważne, możemy pobrać sobie taki template i zachęcam Was do tego, żebyście korzystali z tego zobaczcie, ja tutaj sobie taki template wgrałem, i tak naprawdę mogę tutaj go rzucić. Zobaczcie, widzę wszystko idealnie, jak te rozmieszczenie wygląda, gdzie jest miejsce na kod kreskowy. Więc polecam korzystać z tej opcji po to, żeby nie poprawiać 100 razy naszej okładki właśnie w tym momencie podglądu. Tu oczywiście możemy przeglądać cały produkt nasz, jaki wrzucamy. Zaczynamy oczywiście tutaj od prawej strony. To jest nasza pierwsza strona, i tak tutaj nam się to wszystko układa. To jest oczywiście podgląd. Jeżeli natomiast mamy błędy, coś jest nie tak z naszym produktem, z wnętrzem, to tutaj po lewej stronie mamy komunikaty. Mamy komunikaty również, na których stronach jest coś nie tak, na których stronach wychodzimy z grafiką poza obszar druku. Jakby te wszystkie informacje tutaj są zawarte, i wtedy oczywiście nie możemy zaakceptować takiego podglądu wydruku. Ze względu na to, że u mnie tutaj wszystko jest w porządku, ja taki podgląd zaakceptuję oczywiście i mogę przejść do kolejnego etapu publikacji. Tutaj już mamy, to jest wszystko w porządku. Zobaczcie, koszt druku 2,84. Ten proces publikacji, jak nabierzecie wprawy, to trwa 5-10 minut bardzo szybko. Natomiast ważne jest to, żeby przygotować sobie te wszystkie informacje, czyli tytuł, po tytuł, to jest mega ważne, słowa kluczowe oraz pozostałe rzeczy. Chcę, żeby nasz produkt był dostępny na całym świecie. Bardzo często zdarza się także, że w Australii mamy dodatkową sprzedaż, w Japonii, w tego typu krajach, czy również na rynkach zachodnich, jeżeli tworzymy bajkę w języku angielskim, są rodzice, którzy na przykład w Niemczech kupią produkt typowo napisany po języku angielskim po to, żeby przy okazji uczyć dziecka tego języka. I tutaj wybieram ten Market Czyli rynek podstawowy, w tym wypadku jest to rynek amerykański. Ta opcja już została wcześniej wybrana i widzę, że tutaj nie ma możliwości zmiany. Więc OK. No i następnie ustalamy sobie cenę naszego produktu. I na rynku amerykańskim wypisujemy cenę brutto. Tak naprawdę taka cena pojawi się tutaj dla klienta. Zobaczcie, przy tych prawie 100 stronach, dając cenę 6,99, mamy tylko $35 Royalty dla nas przy 60% marży dla nas. Tak więc no pytanie, czy taka cena będzie odpowiednia, czy jednak nie pójść odrobinę wyżej, żeby zwiększyć marżowość naszego produktu, ale także, żeby mieć budżet na reklamę, na promocję naszego produktu. I zobaczcie, tutaj zmieniając cenę na 7,99 już te Royalty jest bliższe dwóch dolarów taką cenę możemy zostawić. Natomiast przy lunchu produktu, przy wdrożeniu możemy zejść trochę niżej z ceną po to, żeby zachęcić zwiększyć sprzedaż. I cóż, tutaj mamy informację, że 72 godziny może potrwać proces publikacji naszego produktu. Tutaj jest jeszcze jedna opcja, której wcześniej nie było, czyli możemy zamówić sobie kopię. Naszego produktu, zanim zostanie ona opublikowana. To jest dość ciekawe, to jest po to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku już fizycznie, jak ten produkt przyjdzie do nas. Natomiast jeszcze mało kto z tego korzysta, nie ma takiej konieczności. Możemy od razu przejść, przejść do finalnej kwestii, czyli Publish Your Paperback Book, czyli publikujemy nasz produkt, czekamy na autoryzację Amazona i już za chwilę nasz produkt będzie dostępny na rynku w Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych rynkach. W całym świecie. Dziękuję za obejrzenie tej lekcji. Proszę zaznaczyć ukończenie tej lekcji i widzimy się już za chwilę w kolejnej lekcji. Do zobaczenia. Cześć.